Dzień dobry. Dzisiaj chciałbym pokazać Państwu wieżę wartownika. Usytuowana na wschodnim krańcu dawnego więzienia kieleckiego, wieża jest widoczna z daleka dla każdego, kto odwiedza Kielecki Park Miejski. Zanim zamknięto więzienie kieleckie w 1980 roku, na szczycie wieży przebywał uzbrojony w karabiny KBK wartownik. Na wieżę wartownicy wchodzili po drabinie. Mieli około 4 metrów do pokonania, zanim stanęli na drewnianej podłodze. Stamtąd widzieli park, ogródek więzienny oraz dziedziniec oddziału kobiecego. Podczas długiej, wielogodzinnej służby wartownicy nie musieli cały czas stać. W górnej części wieży znajdowało się drewniane krzesełko przypominające dzisiejsze krzesła barowe, na którym mogli usiąść. Pierwotnie więzienie kieleckie otaczały 4 wieże. Jedna od strony północnej i aż 3 od strony południowej. Prawdopodobnie dlatego, że wartownicy musieli obserwować nie tylko wewnętrzne dziedzińce, ale również przestrzeń parku miejskiego, gdzie także dawniej spacerowało bardzo wiele ludzi. Jeśli ktoś z parku zbliżał się do muru, był natychmiast odpędzany krzykiem przez wartownika. Jedyny znany nam dotychczas przypadek użycia przez wartownika broni miał miejsce w 1946 roku. Według jednej z relacji, 13 września 1946 roku, zamknięty przez komunistów harcerz Szarych Szeregów, Zygmunt Kwas, wieszał w oknie wyprane skarpetki i chusteczki. W tym momencie miał zostać postrzelony w głowę przez wartownika. Zygmunt Kwas był pod stałą obserwacją i każdy jego ruch przy oknie mógł być uznany za próbę ucieczki. Władze więzienne i polityczne przez lata próbowały wmówić Kielczanom, że była to śmierć przypadkowa. Jednakże wcześniejsza działalność Kwasa w antykomunistycznym podziemiu i jego udział w akcjach zbrojnych, m.in. w atakach na posterunki milicji obywatelskiej, mogą sugerować, że strzał wartownika był w rzeczywistości egzekucją na niewygodnym więźniu. Współcześnie wschodnia wieża wraz z otaczającym ją fragmentem muru jest ostatnią częścią dawnego więzienia zachowaną w stanie oryginalnym. Pomimo upływu czasu oraz dewastacji dokonanej przez wandali w latach 90. wieża jest nadal milczącym świadkiem minionych czasów. Nie należy mylić wież więzienia kieleckiego ze znajdującą się niedaleko basztą plotkarką, która od połowy XIX wieku była częścią zabudowań Pałacyku Zielińskiego. Ani plotkarka, ani pałacyk nigdy nie były wykorzystywane do celów penitencjarnych.